więc analizując działalność polskiej lewicy, czasami używam terminu łami strajk. Możemy więc sobie wytłumaczyć, kto to jest łami strajk. Więc łami strajk jest to człowiek, który w momencie jakiejś walki klasowej, kiedy to ludzie zorganizowani walczą o coś ze swoim pracodawcą, no to on jest w stanie tą pracę podjąć, no i za to, za tą swoją lojalność wobec pracodawcy może być nawet wynagrodzony wyższą pensją. O, dlaczego o tym mówię? Otóż mówię to ze względu na komentarz redakcyjny na portalu Strike.eu, czy raczej Łami Strike.eu redaktora, redaktora właśnie Łami Strike.eu Piotra Szumlewicza, który poinformował o powstaniu nowej centrali związkowej Mianowicie związkowa alternatywa. No, i tam w tym krótkim tekściku, który Rzumlewicz op opublikował, dowiadujemy się, że celem działalności związkowej alternatywy jest, jest praca 365 Dni w roku, to znaczy no, do tego się to sprowadza. Chodzi więc o to, żeby nie było żadnych dni świętych, żadnych feriów, yy, żadnych niedziel, żeby można było pracować zawsze. Więc związkowa alternatywa argumentuje to tym, że będzie walczyć o wyższe pensje tego dnia, o dwu, 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 dwu i Normalnej dniówki. No i warto tutaj zrozumieć, że jest to dość częsta strategia burżuazji, która właśnie wchodząc na rynek, gdzie na przykład niedzielę się nie pracuje, no to żeby przekupić pracowników do tego, żeby zachęcić ich do pracy w niedzielę, żeby nie strajkowali, no to właśnie obiecują wyższe pensje tego dnia. Jest to m.in. strategia Macrona, którą to wprowadzał jako minister ekonomii. Jako minister ekonomii lat temu trzy właśnie zrobił sobie taką mapę Francji, uznał gdzie są jakieś miejsca strategiczne i w tych miejscach strategicznych można otworzyć supermarkety pod warunkiem, że właśnie tam ta płaca będzie dwa razy wyższa. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic złego, ale no jest to oczywiście strategia burżuazji, a jeśli strategia burżuazji, to robotnikom na dłuższą metę nic, yy, nic dobrego z tego nie będzie. No w, tym, w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia po prostu z psycią, z psuciem rynku pracy i no jest to ze strony burżuazji działalność tymczasowa. A więc najpierw chcą zniszczyć coś takiego jak niedziela poprzez troszkę wyższe pensje, a później jak to się już wszystko znormalizuje, no to będą jak już wszyscy będą pracować w niedzielę, no to wtedy oczywiście pojawią się hasła, że praca we Francji jest za droga, więc teraz musimy wszyscy zaciskać pasa i właściwie ponieważ nie ma żadnej różnicy między niedzielą a innymi dniami codziennie możemy pracować, no to i pensje mogą być takie same. No w każdym razie warto tutaj podkreślić, że ruch robotniczy walczył, organizował się historycznie o skracanie czasu pracy, o to, żeby zarówno czas pracy w czasie dnia był coraz krótszy, jak też żeby tych dni roboczy był, było coraz mniej. Ja chciałbym tutaj jasno powiedzieć Piotrowi Szumlewiczowi i Monice Żelazik, że pieniądze to nie wszystko. Dokładnie ten model, który chce tutaj zafudować polskim pracownikom Piotr Szumlewicz, to jest mniej więcej model pracy azjatycki, zwłaszcza w takich krajach jak. Japonia czy Korea, Korea Południowa, gdzie co prawda teoretycznie istnieją urlopy, co prawda istnieją jakieś tam dni, dni wolne od pracy, no ale jest to źle widziane w tych wszystkich korporacjach takich jak Samsung. No to, no to właśnie yy, szef, yy, no, jest taka no, presja, presja środowiskowa, żeby ten pracownik rezygnował z urlopu, żeby żeby po prostu, no. Yy, no i to, to, to nawet nie, nie jest problem pieniędzy, no bo te kraje azjatyckie, no Japonia czy Korea Południowa to są jedne z najbogatszych krajów na świecie, więc ich stać na to, żeby zapłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop no, problem jest taki no, że z tymi, w tych krajach gdzie właśnie pracownicy nie odpoczywają, gdzie pracownicy właściwie cały, całe swoje życie, cały czas myślą tylko o firmie, zwłaszcza tutaj jak spojrzymy na Samsunga jak tam przed rozpoczęciem pracy jest apel, śpiewanie piosenek na cześć firmy, po wyjściu z pracy także jakieś śpiewanie no, oni żyją tą firmą nawet wtedy kiedy mają dzień wolny Cały czas myślą o pracy, cały czas myślą o firmie. No i, i, i nie ma tego elementu, właśnie rodziny nie ma jakiegoś takiego odstresowania się. Efekt jest taki, że w tych krajach mamy najwyższy poziom samobójstw. Są to społeczeństwa nieszczęśliwe, zakompleksione, ludzi samotnych. No w każdym razie warto tutaj podkreślić, że Piotr Szumlewicz w swojej krucjacie przeciwko. Pisowi wielokrotnie używa argumentów stosowanych przez gazetę wyborczą, tak jak gazeta wyborcza właśnie walczy o wolne sądy, tak jak gazeta wyborcza broni konstytucji. I pewnie by można by tutaj wymienić wiele, wiele kwestii, właśnie, które łączą Piotra Szumlewicza z gazetą wyborczą. I to, co tutaj widzimy, właśnie przy okazji powstającego związku, związkowa alternatywa, no to to także jest ta kwestia właśnie liberałów, którzy, którym nie podoba, nie podoba się to, że od czasu do czasu w niedzielę nie mogą pójść do supermarketu. Więc liberałowie z Agory prowadzą swoją krucjatę przeciwko, przeciwko właśnie niepracującym niedzielom. No i teraz mają sojusznika właśnie w postaci Piotra Szumlewicza. No warto tutaj jeszcze dodać fakt, że Piotr Szumlewicz jest zwolennikiem Zjednoczonej Europy. Polska jest częścią Unii Europejskiej, a więc wspólnego rynku. I ja, jak i moja żona, często podróżując do Polski, możemy stwierdzić, tak yy, wiele towarów konsumpcyjnych, takich jak jedzenie, no to ceny w Polsce i we Francji się nie różnią, ale różni, różnią się płace. Więc. Yy, przy założeniu, że mamy wspólny rynek i Polska jest częścią tego wspólnego rynku, i Piotr Szumlewicz domaga się, żeby w niedzielę polscy pracownicy w supermarketach na przykład zarabiali 2,5 razy więcej niż w czasie normalnego dnia, to i tak to jest mniej niż zarabiają pracownicy z Europy Zachodniej. No w każdym razie w praktyce wygląda to tak, że, że w tych wszystkich wielkich sieciach e, europejskich, europejskich korporacjach, które to wspiera tradycyjnie, już muszę przypomnieć, że wielkie europejskie korporacje takie jak Carrefour, Lidl, Biedronka czy Tesco są wspierane przez Piotra Igonowicza i Adriana Zandberga. I nawet jeśli udałoby się Piotrowi Szumlewiczowi przeforsować swój postulat płacy w niedzielę 2,5-krotnie wyższy, to i tak te płace będą niższe niż w Europie Zachodniej. No warto tutaj jeszcze podkreślić, że ten właśnie zlikwidowanie dni świętych, zlikwidowanie niedzieli, żeby właściwie można było pracować 365 dni w roku. Jest to strategia korporacyjna, której celem jest zdezaktywizowanie y, sp społeczeństwa. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Jest to rzecz oczywista. W krajach, w których pracuje się w niedzielę, w, w krajach, w których nie przestrzega się świąt, no to tam ta aktywność społeczna, wyrażająca się czy to właśnie w demonstracjach ulicznych, czy to, czy to w frekwencji podczas wyborów, wszystko to jest niewielkie. No w każdym razie celem bogaczy jest to, żeby, żeby pracownicy jak takie szare myszki, jak szczury właśnie ścigały się o jakieś grosze, żeby były ciągle zmęczone, żeby poprzez właśnie zachętę y, troszkę wyższej pensji zapracowywali się na śmierć, a w tym czasie burżuje będą tutaj y, robić swoje lody na wielką, wielką skalę. Więc szkoda, że tą strategię korporacyjną lansuje Piotr Szumlewicz, a także no, najbardziej popularny portal polskiej lewicy, Strike EU. Pozdrowienia towarzysza.